Od 2018 roku w województwie wielkopolskim obowiązują uchwały antysmogowe, dzięki którym zyskamy czyste powietrze, zdrowie i większy komfort życia. Określają one: urządzenia grzewcze dopuszczone do stosowania, rodzaje opału zabronionego do spalania i terminy wymiany starych kotłów, kominków lub pieców. Aby skutecznie ograniczyć emisję szkodliwych pyłów i rakotwórczego benzoalfapirenu, zabrania się spalania. Miało najgorszej jakości, czyli paliw, których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15%. Węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z jego wykorzystaniem, wilgotnego drewna i innej biomasy powyżej 20% wilgotności. Uchwały antysmogowe dopuszczają do stosowania urządzenia, które spełniają wymagania ekoprojektu oraz piątej klasy efektywności energetycznej, posiadają automatyczny podajnik, nie posiadają rusztu awaryjnego i możliwości jego zamontowania. Ważne są także terminy wymiany starych kotłów. Do końca 2023 roku należy wymienić kopciuchy, czyli stare kotły bezklasowe. Do końca 2025 roku należy wymienić stare miejscowe ogrzewacze pomieszczeń, jak piece, kozy i kominki. Do końca 2027 roku należy wymienić kotły trzeciej i czwartej klasy efektywności energetycznej. Kontrolę przestrzegania uchwał antysmogowych prowadzą urzędnicy miasta lub gminy, a także policja i straż miejska. Za nieprzestrzeganie uchwał grozi mandat lub grzywna. Szczegóły na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zakładce Kampania Informacyjna. Jakość powietrza to jakość życia. Sprawdź super ofertę w składach budowlanych Wesołek. Szeroki wybór kostki brukowej renomowanej firmy Drogbruk. Przy zakupie kostki projekt gratis. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Materiały budowlane Wesołek. Od fundamentów po dach. Jesteśmy zawsze w centrum ważnych dla miasta spraw, a teraz i w centrum samego miasta. Obradajcie się w wiadomości! Szanujemy Was, naprawdę jesteśmy kani Skandynawii! Wspólnie dopisujemy nowy, ciekawy, wartościowy rozdział w Kaliszu, bo w Kaliszu warto dopisać swoją historię. Jak pada deszcz, to nie ma gdzie przejść. Wszystkie Panie macie takie problemy. Czego potrzeba? Rozumiem, że personelu, tak? Ekipa, która jest obecnie, musi odpocząć, bo za chwilę będą pracowników dowozić karetkami. Jedyne co, trzymać kciuki, żeby zima była ciepła. O, bo cóż to! O Kaliszu i dla... Tak, ty Kalisz się oglądam codziennie, bo muszę wiedzieć. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Liczyć tu na dżentelmenów moich, zawsze zachowywaliśmy się jak jedna drużyna. Nauka pokory, wytrwałości. Jeśli macie telefony, oddajemy, nie będziecie ich używać, bo to jest jaki obóz? Wylogowani. Nie obietnicy! Chcemy obwodnicę i znamy pierwsze decyzje w jej sprawie w stopniu. Tym właśnie ja. Nas do Sejmu przecież nie wpuszczą. My możemy tutaj sobie poświęcić. Gdzie pan budowa? Posiłek wigilijny. Niech pani nie zapomina, że są osoby, do których można się zwrócić o pomoc. Na miejscu akcją ewakuacyjną koordynował Marcin Spętany. Ważne, żebyście opuścili ten tymczasowy ośrodek, bo za chwilę przyjadą kolejne osoby. Jeśli nie pojedziecie z nami, to zostaniecie prawdopodobnie na noc. Jest jeszcze Legnica, ale nie ma Wrocławia i nie ma Berlina.
Jest piątek, 22 lipca. Agnieszka Giesz, dzień dobry. Wiem, że Państwo czekaliście na Tobiasza Krakowskiego, a tu znowu ja. Ale Tobiasz ma poważne uzasadnienie. Został tatą Antosia. Dlatego chyba zrozumiecie. Serdecznie naszemu koledze gratulujemy i życzymy całej rodzinie dużo, dużo, dużo zdrowia. Taką miłą informacją zaczynamy piątkowe wydanie. A jakie są pozostałe? Walka o cukier i nie tylko. Nowe miejskie wsparcie dla artystów. Złoty róg ożyje, będzie można zjeść, napić się i potańczyć. Wakacyjnie wylogowani, trwa leśna przygoda dorastających kaliszan. A oto szczegóły. Kryzys, panika, a może chwilowe braki w zatowarowaniu. Z pewnością zauważyli Państwo, że niektóre sklepowe półki zaczęły świecić pustkami, a zdobyć cukier niekiedy graniczy z cudem. Część marketów wprowadza cukrowe limity. Czy pomimo tego zjawiska wózki kaliszan nadal są pełne? Tu zdania są podzielone. Takie widoki przypominają sytuację z początku pandemii, kiedy to Polacy z obawą przed ostrym lockdownem wykupowali masowo podstawowe produkty. Przede wszystkim makarony czy papier toaletowy. Teraz luksusowym towarem staje się cukier. Niektóre sieci jak Biedronka, Netto czy Aldi wprowadzają nawet na niego limity. Czy udało się Pani skompletować dzisiaj pełną listę zakupów? Bez komentarza. Jeszcze nie. A co Pan sądzi o brakach w sklepach i o tym, że nakładane są teraz limity na cukier? Wie Pan, ta panika skąd się wzięła? Zazwyczaj ta panika bierze się od sprzedających, a nie od kupujących. A później to już idzie jak lawina. Wie Pan, teraz jest sezon. Ja na przykład też jestem w środku owoców zbierania. No jest problem. Chociaż nie chciałbym robić zapasów jakichś, ale chcę kupić, bo chciałbym przetwory zrobić, którego nie ma. No co ja zrobię? No tak. No jest problem. I teraz, jeżeli pójdę gdzieś kupić 20 kilo cukru, no to będę jakimś takim, co robi zapasy albo tworzy panikę. A nie, ja po prostu go potrzebuję. Ja powiem szczerze, spotkałem się z tym, to jest nowość dla mnie, bo nie chodzę na zakupy codziennie i jak wyjechałem i teraz jestem w trzecim sklepie kolejnym, nie ma tego cukru. I chyba przestanę już go szukać. No, najwyżej śliweczki zostaną na drzewie. A jak pan ocenia te braki na półkach związane na przykład z cukrem? Co? Nawet nie zauważyłem, bo nie kupowaliśmy. Używamy cukier, bo rzadko kupujemy w ogóle cukier. Czyli jednak wszystko, co trzeba było, to pani kupiła? Tak, warzywko tam jakieś, coś tam, winogrono. Co pan myśli o braku zatowarowania w sklepach? No co już mogę myśleć, no, czego ludzie, czegoś brakuje, no to wiadomo, że może nie dowiozą, albo dowiozą później. Popłoch jest na rynku może, nie? A czy wszystko, co pan potrzebował, to znalazł dzisiaj pan w sklepie? No jest trochę, no wiadomo, czego się szuka, nie? A czego brakowało dzisiaj? Cukru przede wszystkim, mąki brakuje, innych rzeczy mięsnych takich. A czy pana lista zakupów została dopełniona? Nie, no jadę jeszcze do drugiego sklepu, wie pan, to może promocja będzie jakaś inna na coś, nie? Czy brakowało dzisiaj jakiegoś produktu cukru w sklepie? A chciał pan kupić jakiś produkt, którego nie mógł pan dostać? Cukier. Aha. Jakich artykułów spożywczych brakowało dzisiaj w sklepie? Nie zwróciłam uwagi, ale puste półki są. Czy lista zakupów została wypełniona? Wszystkie produkty, które pani potrzebowała, to pani je kupiła? No nie kupiłam. A czego zabrakło? Czego nie było? Czego zabrakło? Cukru. Tak. Cukru w najpierwszym miejscu. Mąki, tak jakie potrzebuję, też nie było. No, czyli szuka pani dalej? No szukam dalej, no bo co? Biedronka brak towarów wyjaśnia sytuacją geopolityczną i modyfikacją centrów logistycznych. A o co chodzi z tym cukrem? Latem zawsze zapotrzebowanie na cukier jest wyższe. Polacy robią przetwory owocowe na zimę, a tony tego towaru kupują też przetwórnie przemysłowe. Ale to nie spowodowało braków. Producenci zapewniają, że cukru jest pod dostatkiem, a przerwy w dostawach wynikają z konsumenckiej paniki. Gdzieś powstała informacja, że cukru zaczyna brakować, a jego cena może znacznie wzrosnąć. Dlatego ludzie zaczęli go wykupować na zapas. I w ten sposób sami nakręcamy ten kryzys.
Ojciec zginął na miejscu, syn zmarł miesiąc po wypadku. Prokuratura zakończyła śledztwo i wystosowała do sądu akt oskarżenia wobec sprawcy tragedii, która wydarzyła się w sylwestrowy wieczór na ulicy Piłsudskiego wobec 19-letniego mieszkańca Kalisza. Chłopak przyznał się do winy. Niebawem ruszy proces sądowy. Do dramatu, który pozbawił życia dwóch mężczyzn, ojca i syna, doszło około godziny 20 w Sylwestra na ulicy Piłsudskiego. Prokuratura rejonowa zakończyła właśnie postępowanie i skierowała do sądu akt oskarżenia wobec 19-letniego Kaliszanina. Zarzuca mu umyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Kierując samochodem osobowym marki BMW i jadąc z nim od ulicy Gotyckiego w kierunku ulicy Majkowskiej z nadmierną prędkością wynoszącą 86 km na godzinę, na mokrej jezdni i w miejscu niedozwolonym znakami pionowymi i poziomymi, to jest linią podwójną ciągłą, podjął manewr wyprzedzania innego pojazdu jadącego w tym samym kierunku, wjeżdżając w tym celu na przeciwległy pas ruchu, po czym jak ustalono stracił panowanie nad kierowaniem przez siebie pojazdem i doprowadził w ten sposób do zderzenia z jadącym z przeciwnego kierunku samochodem marki Renault Captur. 55-letni kierowca Renault poniósł śmierć na miejscu. Jego 22-letni syn trafił w ciężkim stanie na OIOM. Niestety zmarł 30 stycznia. Kategoryczna opinia biegłego wskazująca tutaj na wytworzenie tej sytuacji wypadkowej wyłącznie przez kierującego samochodem BMW, który wykonał manewr wyprzedzenia w miejscu do tego niedozwolonym, skutkowała skierowaniem aktu oskarżenia. Do mężczyzna przyznał się do stawionego mu zarzutu. Aktualnie trwa oczekiwanie na wyznaczenie rozprawy w sądzie rejonowym w Kaliszu. 19-latek był trzeźwy, grozi mu od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Nowy rodzaj wsparcia utalentowanych kaliskich twórców. Miasto po raz pierwszy przyznało indywidualne stypendia. Na 23 wnioski wyróżniono 5 osób. Dzięki temu do końca roku przybędzie kilka projektów, w tym nowy mural, film animowany czy utwór napisany na kwartet jazzowy. Do tej pory kaliski samorząd mógł wspierać jedynie organizacje kulturalne. Teraz to się zmieniło, a z pomocy finansowej mogą skorzystać osoby indywidualne. To wyjście naprzeciw potrzebom artystów, którzy mają ciekawe pomysły, ale brak funduszy na ich realizację. Dzięki temu wsparciu taka możliwość będzie. Zostanie po tym działaniu jakiś ślad. Ja myślę tak, pani naczelnik, że jak te projekty już zostaną sukcesem zrealizowane, no to będzie dużo okazji do tego, żeby się tutaj w Kaliszu gdzieś tam w różnych miejscach spotykać z mieszkańcami, pokazywać wasze dokonania. No i tutaj tą naszą taką kulturalną atmosferę artystyczną, atmosferę miasta przez cały później rok tworzyć. W sumie o stypendia starały się 23 osoby, z czego pozytywnie zaopiniowano 5 utalentowanych osób z różnych dziedzin, takich jak sztuka, muzyka, teatr i film oraz sztuki wizualne. Według regulaminu wszystkie prace powinny powstać do końca roku. Mój projekt będzie dotyczył realizacji animacji poklatkowej z wykorzystaniem plasteliny. To będzie około 10-minutowy film animowany, który będę realizowała w całości sama poza muzyką, bo niestety tego nie umiem robić, ale będzie się opierał na realizacji scenografii na podstawie scenariusza, który już jest gotowy, realizacji figurek, zdjęć. No na 10-minutowy film to zakładam, że to będzie około 15 tysięcy zdjęć, które potem będę musiała złożyć w komputerze. Z tego powstanie finalna animacja. Projekt nazywa się Konopiskiej 31 o Kaliszu, jest napisany na kwartet jazzowy i chór. No i mam nadzieję, że wszystkie moje założenia wyjdą prawidłowo. A jak się pan czuje z tym wyróżnieniem? W sumie jestem troszkę zaskoczony, że się udało, bo nigdy nie starałem się o takie stypendia, ale widocznie warto i bardzo, bardzo się cieszę, bardzo mi miło. Stypendium jest wypłacane artystom jednorazowo. Jego wysokość wynosi od 3 do 12 tysięcy złotych. Kwota, którą przeznaczyło miasto na ten cel, to 40 tysięcy złotych.
Będzie można dobrze zjeść, napić się i oczywiście zrelaksować, a w weekendy nawet i potańczyć. Dobrze znany w Kaliszu Kurier Smaku już dzisiaj otwiera kolejne miejsce na gastronomiczno-rozrywkowej mapie naszego miasta. Właściciele zapraszają na pierwszą imprezę z DJ-ami już od godziny 19. Kuriera Smaku, który ma swój punkt pod Zegarem przy Górnośląskiej, większość osób z pewnością kojarzy. Teraz właściciele poszli o krok dalej i otwierają nowe miejsce. Będzie to paśnik zlokalizowany na Złotym Rogu. Wywodzimy się z food trucków. Byliśmy ostatnie 2 lata na wybrzeżu w Jastarni. No, z racji sytuacji umowy, która nas tutaj obowiązuje, zostaliśmy w Kaliszu i mieliśmy sprzęt wolny i wystąpiliśmy z pismem do miasta z prośbą o udostępnienie terenu i zrobienia czegoś w podobie ogródka, jak było to w Jastarni nad morzem. No i wyszło to, co wyszło. Można zobaczyć. Impreza z okazji otwarcia rozłożona będzie na 2 dni. Pierwsza rozpocznie się dzisiaj od godziny 19. Mieszkańcy będą mogli bawić się w rytm muzyki do białego rana. Otwieramy dzisiaj, zapraszamy. Jest piwko, jest prosecco, są nasze smakołyki do przekąszenia i buła, i tortille, i z mięskiem szarpanym, są nasze pierogi, są fryty, dla każdego coś dobrego, łącznie z wariantami dla wegetarian i wegan. Zapraszamy również rodziny z dziećmi, będziemy szykowali już od następnego weekendu jakieś atrakcje też dla dzieci, żeby mogli sobie całymi rodzinami przyjść i pospędzać tutaj wspólnie czas. Nowe miejsce to alternatywa spędzania czasu wolnego, zwłaszcza teraz w okresie wakacyjnym. Czy miejsce się przyjmie? Mamy nadzieję, nie poddajemy się, robimy wszystko, co robimy, staramy się robić dobrze. Nasze jedzenie jest jakościowo super, staramy się naprawdę zrobić wszystko profesjonalnie i będziemy zachęcać mieszkańców, żeby przychodzili, nas odwiedzali. No i oprócz tego myślę, że dość przyzwoita oferta cenowa jest. Piwko można wypić za 8 zł, można zjeść coś dobrego już od 10 zł i miło posiedzieć i pospędzać czas. Lokal będzie otwarty w tygodniu do godziny 21. W weekendy, jak podkreślają właściciele, jak najdłużej. Wejście na weekendowe wydarzenie jest bezpłatne. To lekcja pokory, solidarności, kreatywności, hartu ducha, wiary w siebie. I te cechy zabierają z wylogowanego lasu do swojej miejskiej dżungli, bo każdy ma swój survival. W lesie, w domu, w szkole czy w pracy. W tym tygodniu zaczęliśmy wakacyjną edycję obozów, które odbywają się przy dofinansowaniu miasta. Oto relacja z pierwszego z nich. Olek, słuchaj, mam 2 latarki, ale nie mam nakrycia głowy. Może zrobimy deal? Ty mi dasz nakrycie głowy, bo masz 2, tak? A ja mam latarkę, sprzedam ci latarkę. W sytuacjach kryzysowych to towar jest pieniądzem i wiedza. Zadania, które wykonujemy tutaj w lesie, mamy tak ułożone, żeby z jednej strony były faktycznie, no powiedzmy, lekcją sztuki przetrwania takiego podstawowego, czyli rozpalanie ognia, czyli budowa schronienia, orientacja w terenie, to co można w lesie jeść, ale z tej technicznej nauki zawsze musi wypływać pewne przesłanie na taki, my to mówimy, survival poza lasem, bo każdy ma swoje wyzwania, każdy ma swój survival w domu, w pracy, w szkole, bo wyzwania są różne, ale rozwiązanie często i przepis na sukces jest ten sam, niezależnie od tego, czy to jest wyzwanie w szkole, czy to jest rozpalanie ognia. I tu trzeba być cierpliwym i konsekwentnym. I taka to właśnie nauka. Najpierw telefon. No, tak. Telefon. Taką mamy. Ja proszę panią, nie mam jakby tak. Wkładać ładnie. Nie mam. Ona na obok siebie. Dobra, czyli to co zabudujemy, a tam są drzwi. Dobra, to ja tutaj to położę. Mhm. Od ziemi ciągnie mocno zimno, także ważne, żeby też zrobić izolację, na przykład... Właśnie tak.
Właśnie tak. Na Saharze w ciągu dnia jest upał, a w nocy jest bardzo zimno. Kaliszu, co trzecie dziecko, no głównie przez zdalne nauczanie, no ma problemy natury psychologicznej, psychiatrycznej, głównie z relacjami z innymi, ze swoimi emocjami. Niestety zdalna nauka wyrządziła wiele, wiele szkód. Była koniecznością, ale teraz musimy nadrabiać te straty i uważamy i widzimy po efektach naszych obozów, że one naprawdę te szkody naprawiają, że dzieciaki, które są nieśmiałe, otwierają się na relacje, na nowe doświadczenia. Składaj, mamy ogień! Ej, patyki! Robienie ogniska, bo to było bardzo fajne i udało mi się to zrobić. Co z tego, że ostatnie, ale było bardzo fajnie. Tutaj liczy się drużyna, a nie indywidualność i to powoduje, że oni muszą ze sobą rozmawiać, muszą sobie pomagać, muszą poznawać siebie i innych. I taka jest nasza idea, żeby wylogowani, to raz, odstawiamy wszelkie cyfrowe dogodności. To bardzo też na pewno rozbija i na przykład jakby coś stało, na przykład wojna by przyszła do nas, to na pewno coś się przyda, taka lekcja. Na przykład teraz mamy czas wolny i widzimy, że dzieci idealnie sobie je zagospodarowują. Jedni ulepszają swoje obozy, drudzy wypoczywają na hamaku, rozmawiają, trzeci sami sobie wymyślają zabawy. I tak jak pokazują też badania, w środowisku naturalnym, szczególnie w lesie, no nie dość, że poprawia się nasze zdrowie fizyczne, to też psychiczne, bo natura nas uspokaja, a jednocześnie mocno podkręca naszą kreatywność i pomysłowość. I tu widzimy w tych dzieciach, w naszych uczestnikach, że to naprawdę działa. Szczerze? Super! Nigdy nie przeżyłam takiej fajnej przygody. Czyli to była twoja pierwsza wizyta tutaj? Nie, w sumie druga, ale tutaj w tym okresie czasu najlepiej było. Czas spróbować tego potwora. Jak Wojtek. Bo wybaczę go. Jak zrobić dobrego grilla? Takie najprostsze zasady. Świeże mięso, sprawdzony dostawca, prosta zasada, 3-4 przyprawy. Pieczemy króciutko, efektem tego są zadowoleni klienci w postaci tej młodzieży. Zdecydowanie najbardziej mi się podobało budowanie szałasów, bo to było takie sprawdzanie naszych sprawności i w głowie, i fizycznych, więc no a wyniosłam na pewno z tego, że zawsze trzeba tak jakby próbować nowych rzeczy. To nauczyło to, tak jak pan powiedział, że trzeba użyć swojego mózgu, żeby czasem po prostu coś zrobić, że nie trzeba mieć plecaka z przygotowanymi rzeczami, tylko po prostu rzeczy, mózg i rzeczy, które nas otaczają. Mam ze sobą pelerynę, tak? I muszę zapomnieć o tym, że to jest peleryna. Nikodem, gdybyśmy razem rozbijali obóz, ty byś mnie zapytał, słuchaj, a masz może coś, żeby przykryć szałas? A ja nie, ja mam tylko pelerynę. Nie? Czy masz coś, co by zbierało deszczówkę? A ja powiem, nie, ja mam tylko pelerynę. Nie myślmy tak, myślmy kreatywnie. To jest zbiornik na wodę. Ładnie, coś weszło, dobra. O! Przekrzywione, tak jest. Lewo! Chodzi potem na drzewo, krzyczysz drzewo. Jeżeli będzie krzak, mówisz krzak. No bardzo dobrze. Jest bardzo fajna zabawa i bardzo mili ludzie. Bardzo polecam wylogowanych, bardzo
polecam po prostu przyjść tutaj, odpocząć, wyżyć się. Dawaj, Bartanie! Siła! Dawaj, Olek! Bartanie! Nie! Bartanie! Tam lekcją na przyszłość chyba będzie cierpliwość i wytrzymałość, bo jednak czasami już się poddawałam, ale grupa mnie motywowała i przez to zajęliśmy pierwsze miejsce. I z lasu przenosimy się na boisko. Pod wodzą nowego trenera i w przebudowanym składzie do nadchodzącego sezonu w eWinner drugiej lidze przystąpią piłkarze KKS-u Kalisz. Ich pierwszym rywalem będzie Garbarnia Kraków, z którą zmierzą się w tę sobotę na stadionie Przyłódzkiej. Od kilku tygodni trenerem kaliskiego drugoligowca jest Bartosz Czarachulski. Nowy szkoleniowiec jest zadowolony z tego, jak jego podopieczni przepracowali letni okres przygotowawczy. W tym czasie rozegrali oni 5 sparingów, w których zanotowali 3 zwycięstwa i 2 remisy. Myślę, że drużyna naprawdę posiada spory potencjał. Wyniki tych meczów kontrolnych świadczą o tym, że naprawdę gdzieś tam możemy powalczyć z każdym, natomiast wiadomo, że liga wszystko weryfikuje i chcielibyśmy bardzo, żeby ta dobra postawa przeniosła się na mecze mistrzostwa. Latem kaliską drużynę opuściło 8 piłkarzy, ale trzon zespołu udało się utrzymać. Pozostał w nim m.in. doświadczony Adrian Łuszkiewicz, który będzie pełnił rolę kapitana. Dużo zmian w zespole, ale na tyle gdzieś tam zostało jakości w tej drużynie, że myślę, że możemy spokojnie podejść do tej jesiennej rundy. A tak jak trener powiedział, na pewno boisko pokaże, na co będzie nas stać i na pewno te cele jakieś mamy wewnątrz szatni omówione, co byśmy chcieli i tak dalej, ale nie chcę gdzieś tam na forum tego mówić. Drużyna jest na tyle skonsolidowana, tam kilka transferów na pewno były, które na pewno podniosą jeszcze jakość drużynie, więc jesteśmy dobrej myśli. Nowy sezon KKS miał zainaugurować w miniony weekend, ale jego wyjazdowe starcie z Polonią Warszawa zostało przełożone na wrzesień. W tej sytuacji rozgrywki rozpocznie w najbliższą sobotę od domowego spotkania z Garbarnią Kraków. No, chcielibyśmy w tej lidze zająć jak najwyższe miejsce, tak? Już pierwsze spotkania pokażą, w którym miejscu jesteśmy i o co będziemy walczyć, tak? Jeżeli wiadomo, że początek ligi jest bardzo ważny w kontekście tej pewności siebie. Wszyscy wiemy, że no, ten ostatni sezon faktycznie był mniej udany, ale czasami w piłce tak bywa, że nie każdy sezon wychodzi. Ja, tak jak już powiedziałem wcześniej, widzę w tym zespole naprawdę spory potencjał. Lato w kaliskim klubie przebiegło pod znakiem jeszcze jednej zmiany. Na stanowisko prezesa KKS-u po prawie 2 latach powrócił Robert Trzęsała, a nowym wiceprezesem został były zawodnik drużyny znad Prosny Marcin Radzewicz. Działacze nie ukrywają, że oprócz dobrych wyników zespołu zależy im również na zwiększeniu frekwencji na trybunach. W tym roku, w tym sezonie bilety będą miały niższą cenę, ale przede wszystkim promocja. Wprowadziliśmy tak zwane dni kibicowską środę i kibicowski czwartek. Wówczas będzie można, w te 2 dni będzie można kupić bilety za połowę ceny, to znaczy bilet normalny za 10 zł, bilet ludowy za 5 zł. I zarówno będzie można te bilety kupić w sklepie klubowym, jak i w sprzedaży online. Sobotni mecz KKS-u z Garbarnią Kraków rozegrany zostanie na Stadionie Miejskim przy ulicy Łódzkiej. Jego początek zaplanowano na godzinę 17. Wakacje w pełni i taką też mamy pogodę. W weekend temperatura będzie oscylować wokół 30 stopni, jednak oprócz słońca mogą pojawić się chmury i lokalnie popada deszcz. Możliwe również burze, a od poniedziałku na szczęście nieco chłodniej i wietrznie. Dzisiejszy wieczór bezchmurny i ciepły, na termometrach 28 stopni na plusie. Może zawiać wiatr z porywami do 50 km na godzinę. W nocy temperatura spadnie do 17 stopni, uspokoi się wiatr.
Sobota słoneczna, ale z zachmurzeniem umiarkowanym. Termometry wskażą 30 stopni na plusie. Po południu lokalnie może popadać deszcz. W nocy niebo prawie bezchmurne, a na termometrach 14 stopni. Niedziela również słoneczna, ale na słupkach tęci już niższe wartości, 26 stopni na plusie. W ciągu dnia może zawiać porywisty wiatr. Noc z 15 stopniami Celsjusza nie powinno już wiać. W poniedziałek zachmurzenie małe i sporo słońca, na termometrach 20 stopni. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do 31 stopni na plusie. Zawieje delikatny wiatr. I tak zamykamy ten tydzień, kolejne wydanie w poniedziałek, a w weekend nie tylko zachęcam Państwa do śledzenia naszego portalu faktykaliskie.info. Tutaj na bieżąco możecie czytać, oglądać informacje z Kalisza i regionu. Dziękuję Państwu za wspólny czas. Dobrego, spokojnego weekendu życzę. Do zobaczenia.